Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Słuchajcie, jeśli myślisz, że... Na start od razu powiem, subskrypcja, łapka w górę, najlepiej komentarz. Zobaczmy, co Gorn chce. Ach, to ty. Mój przyjaciel z obozu na bagnie Lester doniósł mi o twoich dokonaniach. Aha. Jak na kogoś, kto jest tu od niedawna, zaszedłeś całkiem daleko. Parę razy zaszedłem nawet na skraj własnego grobu. Tak było. Mam ważną wiadomość dla magów wody. W takim razie powinieneś zgłosić się do Saturasa, to najwyższy z magów wody. Jak go znam, siedzi teraz nad jakąś magiczną księgą albo czymś w tym stylu. Ale niezależnie od tego, jak ważne są wieści, które przynosisz, strażnicy z górnego poziomu nie pozwolą ci się z nim zobaczyć. A nie mógłbyś się za mną wstawić? Ja nie, ale Kronos, strażnik Rudy, może udzielić ci pozwolenia na spotkanie z Saturasem. Okej. Gdzie znajdę strażnika Rudy? Idąc stąd, trafisz na wielką jaskinię mieszkalną, niedaleko Tamy. Kronos przebywa zwykle obok kraty broniącej dostępu do kopca Rudy. Aha. Ale to nieco arogancki człowiek. Będziesz musiał go jakoś przekonać, że twoja wiadomość jest naprawdę ważna. Ma masa w rękawie, spoko. Do zobaczenia. Trzymaj się, koleżko. Mamy almanach i kamień ogniskujący. Myślę, że to jest wystarczający powód. Co jest, chłopaki? O. Muzyka się zmieniła. No zobaczmy, jak nas Kronos potraktuje. Ale my już go znamy, nie? Handlowaliśmy z nim troszkę. Też zaczerpnęliśmy od niego troszkę wiedzy na temat tej rudy. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. No i kolego, nie uciekaj. I tak cię to nie ominie. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? Za potęgę magii. No się ma. Mam ważną wiadomość dla Saturasa. Cóż może być tak ważnego, byś miał przeszkadzać naszemu wielkiemu przywódcy w jego badaniach? Iberion, duchowy przywódca Bractwa Świętego, nie żyje. Co? Jak to się stało? Bractwo przeprowadziło rytuał przyzwania śniącego. Wygląda na to, że Iberion nie był w stanie wytrzymać tak wielkiego obciążenia. To smutna wiadomość. Na Iberionie zawsze można było polegać. I koniec. Ale to jeszcze nie powód, żeby przeszkadzać Saturasowi. Ty gnoju. Za potęg... Guru zorientowali się, że oddawali cześć potężnemu demonowi z piekła rodem. Raptem doszli do wniosku, że śniący jest demonem? To mi wygląda na kolejny szalony pomysł ludzi z Bractwa, ale gdyby okazało się, że mają rację, cała kolonia znalazłaby się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. No nie. Powtórzysz te informacje samemu Saturasowi. On zdecyduje, co nam wypada czynić. Gdzie znajdę Saturasa? Wejdź na wyższy poziom. Powiedz strażnikom, że pozwoliłem ci przejść. Przekażę. Hasło brzmi Tetriando. Tetriandoch! Znajdziesz przy wielkim pentagramie. W zasadzie się stamtąd nie rusza. Cały czas obmyśla sposób na wysadzenie kopca Rudy. Mhm. Tak długo. Za potęg... Co ty masz za zaklęcia? To się już więcej nie powtórzy. Bryła lodu. Bryła lodu? To się już więcej nie powtórzy. Ej, fajne, nie? Tego jeszcze nie mamy. Biorę. Biorę w ciemno. Trzymaj jointy. Almanach. No nie, nie. Zawsze to samo. Jeśli myślisz, że mam już dość tej paplaniny. No co, możemy chyba tak zrobić, nie? Napojów żadnych nie ma. Jak brzmiało to hasło? Mogę przejść? Cio. To nie było to nie mój problem. Kosa. Niech uważa, żeby nie trafił na kamień. Lepiej się do tego nie mieszać. Tylko zachować to dla siebie. Wjeżdżamy tu. Stać! Nikt nie przejdzie bez podania hasła. Hasło brzmi Tetriandoch. Zgadza się. Możesz przejść. O, wow. Ależ to był mistyczny moment, co? Merdarion, my się znamy już. Za potęgę.
Aha, czyli tu się nic nie zmienia w tym aspekcie. Okej, okay, walimy do Saturasa. Saturas? Co tam czytasz, koleżko? Nie, ciekawe. Halo? Za potęgę magii. Za potęgę. Mam ważne wieści z obozu Bractwa. Jeśli Kronos pozwolił ci mnie odwiedzić, musiało się stać coś naprawdę ważnego. Mhm. Iberion nie żyje. Iberion martwy? To złe wieści. Bardzo złe. Kto teraz przewodzi Bractwu? Czyżby ten zbyt ambitny, jadowity wąż, Kor'Kalom? Nie. Kalom wyrzekł się Bractwa. Zabrał ze sobą kilku strażników świątynnych. Nikt nie wie, dokąd się udali. Jak to możliwe? Był najważniejszym członkiem Bractwa zaraz po Iberionie. Pewne wydarzenia uświadomiły wszystkim guru, że droga, którą podążali, była błędna. Ich rzekomy bóg okazał się niszczycielskim demonem. Pod wpływem śniącego jeden z guru próbował mnie zgładzić, mimo iż kilka chwil wcześniej ocaliłem jego życie. Kor'Kalom był jedynym guru, który nie chciał uznać prawdziwej natury śniącego. Właśnie dlatego opuścił obóz na bagnie. Rozumiem. Cóż, przynajmniej tutaj mamy trochę szczęścia. Kor'Angar to dobry człowiek, twardy, ale uczciwy. No nie? Jeśli ktoś może zapobiec całkowitemu rozpadowi Bractwa po tej katastrofie, to właśnie on. Mam ten almanach. Iberion wykorzystał go do naładowania kamienia ogniskującego. Świetnie. Wiedza zawarta w tej księdze pozwoli nam naładować 5 pierwotnych kamieni ogniskujących. 5? Wezmę ten almanach. Mam ten kamień ogniskujący. Trzymasz w ręku klucz, który może nas wyzwolić z kajdan niewolnictwa. To jeden z 5 kamieni ogniskujących, które wykorzystywano podczas tworzenia magicznej bariery. A my z pomocą tej samej siły ogniskującej zniszczymy wielką magiczną barierę. Okej. Ale czy do tego nie będzie potrzeba potężnego źródła magicznej energii? To prawda. Dlatego przez te wszystkie lata gromadziliśmy rudę, zamiast wymieniać ją na towary z zewnętrznego świata. Jak zapewne wiesz, każdy kawałek rudy zawiera niewielki ładunek energii magicznej. Mamy nadzieję, że wyzwalając jednocześnie cały potencjał zgromadzonego przez nas kopca, będziemy w stanie zniszczyć barierę. To chyba dość ryzykowne. Eksplozja energii magicznej może zniszczyć wyłącznie twory utworzone lub zmodyfikowane przy użyciu magii. Nie istnieje żadne zagrożenie dla istot ludzkich. Proszę, oto kamień ogniskujący. Mam nadzieję, że wasze plany związane z detonacją kopca powiodą się. To brzmi spoko. Co teraz zrobicie z tym kamieniem i almanachem? Nic. Najpierw musimy odnaleźć pozostałe 4 kamienie ogniskujące. Niestety nie trafiliśmy jeszcze na ślad żadnego z kamieni. Mogę spróbować je odnaleźć. Koniec końców, mnie też zależy na wydostaniu się z tej kolonii. Muszę cię ostrzec. Te poszukiwania mogą się okazać równie trudne, co i niebezpieczne. Konflikt ze starym obozem zaostrza się z dnia na dzień. Nie mogę ci nawet przydzielić eskorty najemników. Będziesz zdany wyłącznie na siebie. Okej. To mi nie pierwszyzna. Jakoś sobie poradzę. Twoja pewność siebie dobrze o tobie świadczy, ale przyda ci się kilka przedmiotów. Weź tę mapę. Jest dość stara, ale zaznaczono na niej oryginalne rozmieszczenie kamieni ogniskujących w chwili tworzenia bariery. Ten zwój magiczny pozwoli ci błyskawicznie przenieść się do naszego obozu. Na koniec powinieneś jeszcze porozmawiać z Riordianem. To człowiek, który przygotowuje magiczne wywary dla naszego obozu. Okej. Znajdziesz go w jego chacie, tutaj, na najwyższym poziomie. Obyś wrócił cały i zdrowy. Tak jest, oby. Z Riordianem. Od razu wiedziałem, że będą pomocy. Siema. Przysyła mnie Saturas. Ach, chodź bliżej. Już mi o wszystkim doniesiono. Proszę, weź to. Znajdziesz tu najróżniejsze wywary. Teraz możesz już ruszać na poszukiwanie kamieni ogniskujących. Jesteś naszą jedyną nadzieją. Mhm. Bierzemy napoje? Tylko zachowaj to dla siebie i nie będzie nic nie wiedzieć. Możemy wziąć. Napój lekkości. Ile my tego mamy?
Esencja zręczności to nam niepotrzebne za bardzo, nie? Napój lekkości 6 sztuk. Lepiej się w nic nie pakować. Uważać na to, co mówisz przy obcym. Esencja siły, spoko. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Ludzie zawsze. Nie wiem, trochę jestem rozdarty, brać te napoje czy nie? Może na razie nie. Zawsze to samo. Zawsze mogę tu wrócić, nie? W dzisiejszych czasach na nikim nie można już dość tej paplaniny. Mam już dość tej paplaniny. To już się więcej nie powtórzy. Lepiej się do tego nie mieszać. Zobaczmy sobie tę mapę. Mapa od Saturasa. Okej. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Niezwłocznie udam się na poszukiwania. No powoli nam się kurczy portfel, nie? Tak do pewnego momentu wszystko dobrze wyglądało, a teraz już widać, że się ukraca. Klucze, runy. Myślę, że czwórkę mogę sobie już odpalić i wziąć bryłę lodu w to miejsce. Bryła lodu. No to ten sopel też nam niepotrzebny, tak na dobrą sprawę, nie? Zróbmy porządek z tym. Kula ognia. Uzdrowienie. Bryła lodu. Uderzenie wiatru wezmę, czemu nie? Ognista burza to na razie nie. Piorun kulisty. No i co? Telekineza i światło. Niech będzie. Na ten moment wszystko gra. Czyli tak. Kula ognia, uzdrowienie. Bryła lodu. Uderzenie wiatru. Piorun kulisty. Telekineza. W razie potrzeby światło. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Spoko. Jeśli myślisz, że... Mapa od Saturasa. Musimy się udać tutaj. W pierwszej kolejności. Mamy 5 takich newralgicznych punktów. W każdym coś będzie, nie? I w każdym ktoś będzie. Wbijmy się tutaj na górkę. Teraz tak, mapa od Saturasa. Czy my dobrze idziemy? No tak mniej więcej. To jest prawdopodobnie droga do górskiej fortecy, nie? Bryła lodu. Chętnie wypróbuję. O, Dragrot. Są zębolce tutaj. 4. Nawet zapiszę. Okej. Spoko. Mamy to. A się wznieciłem. Wszystkie nasze. Teraz możemy uzdrowienie wrzucić. Ideolo, do zera. To była potyczka. Nie byłoby tak źle, ale cały czas jak nie te zębacze, to Bezi mi spadał do przepaści. A to za dużo expa, żeby bokiem to puścić. Co to kurde jest? Ogar chyba, nie? Zapiszę. Ogar. Boom. Stoisz. Kula ognia. Rozegrane taktycznie. Tylko jeden? Tylko jeden. Mamy tutaj napój i jakiś pierścień. Nawet dwa, tak? Pierścienie życia.
Super. No już coraz mniejsze wyzwania dla nas stanowią takie mobki. Zobaczmy sobie mapę od Saturasa. Mapa od Saturasa. No, powoli się zbliżamy. Zaraz za zakrętem to będzie. Co słychać na dole? W sumie nic ciekawego. A może dobędę sobie tej kuli ognia? Na wszelki wypadek będę ją trzymać w ręku. Tu nie będzie golema przypadkiem? Ogar. I z Miltenem walczy, zobaczcie. A właściwie to Milten z Ogarem. Witaj, mój przyjaciel Lester z obozu na bagnie powiadomił mnie o twoich niezwykłych czynach. Jestem pod wrażeniem. Stałeś się bardzo potężny. Robię co mogę. Ach, zawsze skromny, co? W końcu mag, nie? Co tu robisz? Niedaleko stąd leży starożytny kamienny krąg. W jego centrum znajduje się wejście do podziemnej komory. Jakiś rodzaj grobowca? Tak, coś w tym rodzaju. W tym grobowcu znajduje się przedmiot, który chciałbym zdobyć. Szukam kamienia ogniskującego. Wygląda na to, że obydwaj szukamy czegoś w tym samym miejscu. Dlaczego nie zejdziesz do grobowca i nie zabierzesz tego, czego szukasz? Och, to długa historia. Musiałbym zanudzać cię opowieścią o bardzo dawnych czasach. Śmiało, nigdzie mi się nie śpieszy. No dobrze, po utworzeniu magicznej bariery, która stała się naszym wspólnym więzieniem, jeden z magów zamknął pod ziemią potężny artefakt. Czyżbyś mówił o jednym z pięciu kamieni ogniskujących? Dokładnie. A więc znasz już historię pięciu kamieni? Tylko mi nie mów, że ty też szukasz tego kamienia. Nie, nie interesuje mnie kamień ogniskujący. Szukam pewnego talizmanu orków. Okej. Artefakt jest w jakiś sposób chroniony? Tak. Strzeże go potężne zaklęcie. Pierwszy rabuś, który spróbuje go zabrać, będzie przeklęty i zostanie skazany na wieczną egzystencję jako ożywieniec. Orety. Od tej pory po wsze czasy sam stanie się strażnikiem kamienia, który próbował ukraść. Czy istnieje jakiś sposób na uniknięcie klątwy? To już nie będzie potrzebne. Kilka lat temu jeden z magnatów polujący dla rozrywki na orków okazał się na tyle bezmyślny, że zszedł do grobowca. Teraz on jest strażnikiem spoczywających pod ziemią skarbów. Okej. Co z swoim talizmanem? Jestem przekonany, że jego poprzedni właściciel wykorzystywał go do ochrony przed rozwścieczonymi orkami. Jeśli mam rację, ten talizman może się okazać niezwykle przydatny. Mhm. Zatem powinniśmy wspólnie przeszukać ten grobowiec. W porządku, ale jest pewien mały problem. Problem? Tak, strażnik podziemnej krypty. A nie można go po prostu posiekać na drobne kawałeczki? To nie będzie takie proste. Ten ożywieniec zdaje się być niezwykle odporny na działanie zwykłego oręża. Niech zgadnę, pewnie masz jakiś plan, jak go pokonać, tak? No cóż, mam pewien plan, ale nie jestem w stanie sam go wykonać. Aha, zamieniam się w słuch. Mam przy sobie magiczny zwój z niezwykle potężnym zaklęciem. To zaklęcie natychmiast niszczy wszystkich ożywieńców znajdujących się w okolicy. Zatem dostanie się do grobowca powinno być dziecinnie proste, prawda? Niezupełnie. Obawiam się, że nasz przeklęty strażnik nie jest już sam. Aha. Wygląda na to, że rabusie, którzy przyszli po nim, mieli równie mało szczęścia, co on sam. Pewnego razu zszedłem na dół i mało brakowało, a postradałbym życie. Jeden człowiek nie sprosta wszystkim przeciwnikom. Daj mi ten magiczny zwój i razem zajmiemy się tymi ożywieńcami. Ha, miałem nadzieję, że to powie. Ja wiem. Niestety mam tylko jeden zwój. Wykorzystaj go przeciw strażnikowi. Okay. Pozostałe ożywieńce można zabić zwykłym orężem. Rozumiem. No dobrze, którędy do tego kamiennego kręgu? Chodź za mną. Już. Za potęgę magii. Ruszamy. Już. Chodźmy. No i fajny sidequestik nam się tutaj odnalazł. No i jesteśmy. Ten tunel prowadzi wprost do grobowca. Zatem ruszajmy. Pora złożyć wizytę strażnikom. Tak jest. Zaraz to jakoś ogarniemy. Potrzebujemy jedno miejsce zwolnić.
Śmierciożywieńcom. Dobry zwój, co? Wyłączę światło, wrzucę sobie to. Szkielet, nadzorca. Szkielet. Załadujmy jednego szkieleta. Z kuli ognia. Dostał. Bezi! Futruj ich. Dobra, zmieniły target. A Milton jest nieśmiertelny, zdaje się, nie? Ja sobie tutaj na spokojnie porobię. Mam nadzieję, że jest nieśmiertelny. No to miksturka i lecimy ze szkieletami dalej. Jest. Pierwszy padł. Ale żywotne są bardzo. A spróbujmy piorun kulisty. Nie, lipa. Okej. Miksturka. Ten już chyba pada teraz. Tak jest. Bach. O kurde. Ale przypał. Dawaj, nadzorce. Dostał. Ha. Talizman orków i klucz. Dobrze, widzę, że znalazłeś talizman. Proszę, weź go. Taka była umowa. Dziękuję, przyjacielu. Nigdy nie zapominam o ludziach, którzy mi pomogli. Wrócę teraz do starego obozu. Może tam się jeszcze kiedyś spotkamy. Okej. Dzięki za pomoc. Jesteś bardzo miłym chłopakiem. Porządny, elegancki chłopak. No tam co, szkielet? Szkielet. No to już go. Bryła lodu. Siup. Dostał. I kulą ognia go wykończę. Próbuję się ugasić, nie? Okej. Okay. Czysto. Mamy kamień z kamiennego kręgu. Super. Pierwszy odhaczony. To zębacz chyba, nie? Kąsacz. A kąsacze chyba są słabsze od zębaczy, co? O, na strzała. Okej. Kąsacz, tak? To my jesteśmy na ziemi orków chyba. Tak ogólnie. O kurde, cieniostwór. Cieniostwór. Możemy się z nim poganiać trochę. Znaczy, oczywiście chodzi mi o to, żeby go usunąć. O, twardzień. Spoko. A cóż tu... Cóż to jest za budynek? Jakieś bryłki rudy, strzała, piwo, wytrych. Okej. Okay. Jak stoimy z Maną? Krucze ziele. Ciekawe, czy można go zamrozić. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Co to taki mały radius ma? Czy to jakiś błąd?
Fach. Zamroziło go. Dobry Waludo. Ten, piorun kulisty oczywiście. Spoko. Chyba powinienem raczej z kuli ognia go atakować. Poszło. No niestety za głupi był, żeby się odnaleźć w tej sytuacji. Widzę kolejnych wrogów, to są kąsacze. I zaraz sobie zerkniemy na mapę, w którą stronę powinniśmy udać się dalej. Kąsacze. Kąsacze zdejmujemy z kuli ognia. Spróbuję na dwa. Pyk. Nie. Ogólnie to jest ich tu 5. Trochę sporo się wydaje. Aj. Bezi, nie. Stary, co ty wyprawiasz? Ścierwojady. Na ścierwojady to szkoda many, nie? Absolutnie. Bezi, proszę cię. Tam jaszczurki. Raz. Dwa. O, świetny strzał. To się raczej nie uda. No może? No tak. Żebyś se nie strzelił. Okej. O, dostał. Przestrzelił przez te drzewa, super. I co mamy tutaj? Są jakieś krwiopijce jeszcze. A tutaj nie mamy nic. Taki to jest przeciwnik. Ach, tylko jeden tu był, okej. Wróćmy się po te kąsacze teraz. To je też można bez problemu kulą ognia pościągać. Jeżeli giną wrogowie na strzała, to reszta się nie triggeruje. Sprawdźmy to. Ciap. Oczywiście. Okej. I zaraz mamy kolejny poziom. Wszystko. 120 expa za sztukę, jakby nie patrzeć. Tu jagody, tak? Nam się podświetliły. Jest ork. Jaki? Pytanie jest, czy on jest sam tutaj. Nie jaki, bo to jaki to ork, to zwykły myśliwy. Mieliśmy już z takimi kontakt, nie? Nie spłonie? Spłonie. Spójrzmy sobie na mapę od Saturasa. Okej, możemy iść dalej prosto. To nie są myśliwi. To na pewno nie są myśliwi, nie? Będą umieli tu wejść? Umieją się wspinać? No chyba nie.
O, kurde. O kurde. Okej. To w długą. Bo ja w starciu, w walce wręcz nie mam z nim szans. Bo się po prostu nie będę przebijał. Sprawdzaliśmy to, nie? Dwa odcinki temu, zdaje się. Ale jak stanę tu, oni pewnie będą mnie atakować z ziemi. Może nie, warto spróbować. A wojownik to jest silniejszy niż żołnierz chyba, nie? Okej. Spoko. Jest poziom. A po tych dwóch nie wracam. Kolejne kąsacze, kolejny ork. Tu dosyć fajna pozycja. Co to jest za wieża? Ork żołnierz. Myślę, że nie będą w stanie tutaj dojść. Nawet nie ma takiej sposobności za bardzo, nie? A jest ich tu trzech. Czterech. To ładujemy. Miksturka. Jeszcze fajnie by było, jakby Bezi nie spadł stąd, nie? Oni się tam zbrikowali na ścianie. To w międzyczasie mogę te kąsacze powybijać. Okej. Kroczek do przodu. Może się cofną orkowie. Mam nadzieję. Twardo w ścianę biegną. Kolejny kąsacz. Orków już nie widać. Nie chcę też za nisko tutaj podchodzić do nich. Bo oni z pewnego pułapu będą mogli mnie po prostu sięgnąć z ziemi, nie? O kurde. I teraz to w ogóle tragedia się wydarzyła. O. Okej, jeden się spalił, drugi był na strzała. Spoko. Teraz tak, to są jaszczury czy orkowe psy? To są chyba orkowe psy. Tam kolejni orkowie. Ja pierdzielę, gdzie ja zawędrowałem? Patrzy na mnie. Szczeka na mnie. Chwila, moment. Zapiszę sobie. Na razie jest całkiem stabilnie, nie? Pomimo wszystko. Mikstura. Chciałbym tutaj wrócić. I sobie zbadać, co tu jest ciekawego. A tu co jest? Świątynia orków. Okej. W całkiem fajne miejsce nas tu przywiało, nie? Orkowy pies. Ciekawe, czy ja to zdejmę na strzała, ale wydaje mi się, że nie. O cholera, on tu cały czas się zbliża. Mamy z nim szansę. Okej. Skóra orkowego psa. Kurczę, chciałbym tu wrócić, no. No chyba trzeba naokoło. O, o, o. O, niestety. Ślizga się Bezi. Teraz jak zaatakuje jednego, to przyjdą wszystkie, nie?
Chyba, że jakoś je tu jeszcze spróbuję wymanewrować. Boczkiem, boczkiem. Tutaj. Nie no, za wysoko. Trzeba tu. A, tutaj, okej. Spoko. Mógłbym sobie naściągać wrogów pod te wieże i każdego, kto by się zbliżał do drabiny, odstrzeliwać. A psy i tak by nie weszły tutaj, nie? No, tu nic nie ma. Kogoś złapię? Nic nie widać. Za wysoko. Tutaj są te psy. Strzelmy sobie. Okej, teraz... I teraz nic nie widać. Okej, w takim razie zostawimy rozwój wydarzeń na kolejny odcinek, a tymczasem ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska.